Cześć, tu Liściasta, witajcie na kanale Gry Babskim Okiem. Wracamy do The Sims 4 Strangerville i nasza wspaniała bohaterka pod tytułem Azalia już porozmawiała na temat Strangerville z innymi simami i kupiła bibelot w sklepie z bibelotami. Jedyne, co nam zostało tak naprawdę, to zbadać zamknięte drzwi w sekretnym laboratorium. Troszkę się tego obawiam, ale trzeba będzie to zrobić, ponieważ jest to ostatni element. Oczywiście ostatni element pierwszego etapu spełniania tej ambicji. Jako bohaterka Strangerville będziesz otrzymywać pocztę od fanów. Możesz też opowiadać innym historię o pokonaniu źródła infekcji. Więc mam tutaj gdzieś źródło infekcji. Dobrze. To jest bardzo piękny strój Azalii do snu. Azalia nieszczególnie przejmuje się modą, jak widać. Azalia jest zwykłą dziewczyną. Dziewczyna z sąsiedztwa, można powiedzieć. Sprzątniesz to? Nie, oczywiście, że tego nie sprzątnie. Najpierw pójdzie pod prysznic. No dobrze, to idź pod prysznic. Co by chciała zrobić? Chciałaby pobiąć kogoś? Chciałaby kupić ul, bo jest wiosna? I chciałaby coś zasiać. Możemy coś zasiać i nawet mam nadzieję, że nam się uda, tylko chciałabym znaleźć nasiona, a nie kupować je przez sieć, tudzież przez doniczki, ponieważ doniczki są ewidentnie podłączone do sieci i można przez nie kupić nasiona. Jak skończysz się prać, to posprzątaj. Tak, wolę, jak moje simy sprzątają rzeczy ręcznie. Mogłabym oczywiście przeciągnąć go do zlewu, ale... Ale dlaczego ty chodzisz tutaj sprzątać? Masz taki piękny zlew tutaj. Ty się nie śmiej tak. Nie, nie idziesz do komputera. To jest oczywiście jakaś plaga kosmiczna. Jestem przekonana, że to jest plaga kosmiczna. A już nie mogę zrobić zdjęcia, no bo już mam zdjęcie. Może zanim pójdziemy badać krater i badać tajne laboratorium, najpierw pójdziemy do baru i zobaczymy, z kim można pogadać tam. Dobra, to jesteśmy w barze. Bar nazywa się Eight Bells i mamy tutaj barmana, którego zaraz zamiast cześć, dzień dobry, pocałuj mnie w tyłek, zapytamy go od razu o Strangerville. Dzień dobry panu, ja tu jestem nowa, chciałam się dowiedzieć czegoś na temat waszego pięknego miasteczka. No i wątpię, żeby ktokolwiek nam powiedział coś ciekawego. Podobno w sekretnym laboratorium dzieją się dziwne rzeczy. Naukowcy i personel wojskowy mogą być w stanie rozjaśnić tę sytuację. Czyli nic nowego się nie dowiemy. No trudno. No trudno. Czy mają tutaj piklowane jajka? Serio? Trochę duże, ale... Tak, mają piklowane jajka. Peklowane? Piklowane? Kwaszone? Kwaszone jajka? Kogo my tu jeszcze mamy? Miłośnik teorii spiskowych. Może miłośnik teorii spiskowych nam coś więcej powie. Chociaż już rozmawialiśmy z miłośnikiem teorii spiskowych, bo ten rudy kolo z durszakiem na głowie też był miłośnikiem teorii spiskowych. Znaczy jest. A temu panu coś nie wychodzi. Lokalna biblioteka zatrudnia naukowców, czyli już nic więcej nam nie powiedzą. Route 68. No widzicie, ledwie zaczęłam tutaj pociągać ludzi za język i już zjawia się wojsko. Ciekawe jestem, czy wojsko nam coś powie ciekawego, ale pewnie to samo, co zawsze mówi, czyli tu się nic nie dzieje. Tutaj nie ma co oglądać, proszę się rozejść. No dobra, no zagadamy tę babę z wojska, może powie coś... Może się wylosuje jakaś gadka, która się nam jeszcze nie wylosowała. I będzie śmiesznie, ale wątpię szczerze. A czym możliwe? Bardzo chciałam się dowiedzieć czegoś o waszym pięknym mieście. Strangerville to urocze miasteczko. Mam nadzieję, że twój pobyt tutaj będzie udany. Tylko trzymaj się z daleka od sekretnego laboratorium w kraterze. Jakiego sekretnego? Wszyscy o nim mówią. Już nie jest sekretne. Nie jest sekretne, bo wszyscy o nim wiedzą. No dobrze, to w takim razie będziemy się tak trzymać z dala od sekretnego laboratorium, że aż tam pójdziemy. Bo masz koniecznie trzeba się dowiedzieć czegoś na ten temat. Podróżujemy do sekretnego laboratorium. Od razu. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O! Ktoś zniszczył płot, jak widzę. I słyszę jakiś bardzo dziwny dźwięk. W zasadzie powinnam postawić ścianę, ale i tak wszystko widzę. O rany, jaki burdel.
tylnym wejściem się może można dostać. Gdzie jest jakieś tylne wejście? Tylne, boczne? Raczej wątpię, żeby mi się tędy udało. To jest front. Tutaj się nie dostanę i pewnie raczej nie powinnam. Chociaż tak tutaj chyba nikogo nie ma. Kto by mógł mnie zatrzymać? O, dramat w ogóle. Jakaś ciężarówka przewrócona. Tu się jakieś strasznie dziwne rzeczy zdarzyły. Horrorystyczne wręcz. Podejdziemy sobie tutaj i spróbujemy się tam dostać. A to wszystko będzie pozamykane. Tak, tutaj nie, nawet na to nie mogę kliknąć. Czy jest jakiś sposób, żeby tutaj podejść? O! Tak po prostu. No tak. Zapomniałam, że na drzwi się tutaj nie klika. No dobra, no to wleźliśmy do sekretnego laboratorium. Bardzo sekretnego. I mamy tutaj co? Mamy tutaj burdel jak cholera. Szukaj materiału dowodowego. Chyba nie ma tu nic użytecznego na razie. Tutaj też nie ma nic użytecznego na razie. Mogę przebrać Sima. Fantastycznie. Co tu dają? Mogę zaparzyć kawę w laboratorium. Teraz wciśniemy pauzę. Ja tutaj się zorientuję, co tutaj się dzieje. No, Black Mesa to nie jest. Cały czas nie ma tutaj nic ciekawego. Za każdym razem pokazuje mi, że na razie tutaj nie ma nic użytecznego. Istnieje szansa, że muszę pozbierać więcej materiałów dowodowych sama. No tutaj mogę zaplanować stroje, bo są szafki. Zbadaj. I to są te sekretne drzwi, które mam zbadać. Znaczy te zamknięte drzwi, które mam zbadać. Badaj. Zaraz się powinien włączyć alarm i powinno wpaść w wojsko i mnie wytargać z zakłaki. Stąd. Tak, robisz notatki. Stoisz sobie na spokojnie, robisz notatki. No, no co, no drzwi. Drzwi, których się nie da otworzyć bez zapewne karty albo bez kodu. Drzwi są zamknięte. Tak, to wiemy. Potrzebna będzie karta dostępu. Ktoś w mieście może wiedzieć, jak ją zdobyć. Zanim pójdziesz, rozejrzyj się po sekretnym laboratorium, aby uzyskać więcej informacji. I teraz mogę szukać materiału dowodowego. No tak, to nawet ma sens. Jaka skoncentrowana, jaka szczęśliwa. Azalia znalazła materiał dowodowy ze Strangerville. Częściowo ocenzurowany raport. Czy mogę znaleźć więcej? No pewnie. Szukamy więcej. I najgorsze jest to, że ja bardzo chętnie bym przeczytała te wszystkie... co znalazłam? Podejrzanie rozmazane zdjęcie. Chętnie bym to wszystko obejrzała. Przydałaby mi się tablica korkowa. Ale najgorsze jest to, że chyba nie mogę tego przeczytać. To powinnam przeczytać. No tą książkę, którą kupiłam w sklepie z bibelotami. Nie, nie mogę. Muszę dozbierać i będę mogła stworzyć tajne akta. Zbieraj dalej. Tutaj chyba wszędzie będę mogła coś znaleźć. Podejrzanie rozmazane zdjęcie. Już kolejne. Idziemy zbierać dalej. Jakieś straszne rzeczy się tutaj działy. Paczka tajemniczych nasion. Ha! Na pewno nie będę tego hodować, chyba że będę musiała. Szukamy materiału dowodowego dalej. Trochę to wygląda, jakby to wszystko to były też takie kupy, w których ktoś szukał materiałów dowodowych. Ale szczerze powiedziawszy, to jest tak ogólnodostępne, że to jest możliwe. Powinnam tutaj przyjść po zmroku. No, patrzcie, nawet mają kuchenkę mikrofalową. A mają kibel, bo mi się strasznie zachciało osikać. Mają kibel. Idź, skorzystaj sobie. Uszkodzony odczyt holograficzny. Skoro już jesteśmy w tajnym laboratorium i szukamy materiałów dowodowych, to równie dobrze możemy skorzystać u nich z toalety. Oczywiście. Bo czemu nie? A jak wrócimy do domu, to przeczytamy tę książkę, którą kupiliśmy na stoisku tego gościa, tam jak miał Erwin, czy jakoś tam.
No i umyj rączki ładnie. Jestem pewna, że nikt nie będzie miał problemu z tym, że przyszłaś sobie tutaj, przegrzebałaś wszystko, poszłaś do kibla, skorzystałaś ze zlewu, jeszcze możesz sobie jakieś żarcie zrobić, zjedz coś na szybko, no pewnie. Jasne, koniecznie. Ale na razie potrzebujemy więcej materiałów dowodowych, o ile są, gdzieś tutaj są jeszcze. Dobra, szukaj. O, tymczasem zrobiło się ciemno. No tak, jest 21:46. Strasznie nam dużo czasu zajęło. Azalia znalazła materiał dowodowy ze Strangerville. Mikrofilm na podczerwień. Cokolwiek jeszcze tutaj się znajduje? Nie wydaje mi się. Chyba nie mogę się włamać. Oczywiście, że nie. Prawdopodobnie mam za mały skill komputerowy. Znaczy przynajmniej tak by było w każdej normalnej grze. Bardzo mnie to interesuje. Ale takich papieżysk to już chyba nie ma. Tutaj też się nie możemy włamać. Tutaj zupełnie nikogo nie ma. Tutaj to wszystko świeci pustkami. Normalnie powinien tu być kordon wojska, uzbrojony po zęby i nie wpuszczać nikogo. W najlepszym przypadku moglibyśmy się, nie wiem, prześliznąć pod ogrodzeniem albo coś takiego. I to nawet by było fajne. Mimo, że w Simach nie ma w ogóle żadnej mechaniki takiej no, innej niż symulacyjna, nazwijmy to. No i co? I nawet te wieżyczki z reflektorami przeciwlotniczymi, tymi wielkimi, są po co? Nikogo tutaj nie ma. Możemy sobie wejść jak chcemy. No to znaczy tak, teoretycznie jesteśmy od tyłu. Być może z przodu ktoś jest, przynajmniej takie ma to sprawiać wrażenie. Ale nie ma. Dobra, to my sobie chyba pójdziemy do domu. Poza tymi dziwnymi kwiatkami tutaj w zasadzie nie ma nic. Te są małe, a te są wielkie. To są takie zwykłe. A tu są... Te są, mam wrażenie, większe. Dobrze, to ty, moja droga, idź do domu. Nie bądź taka zainspirowana. Dobra, to jesteśmy w domu. To teraz cię nakarmimy czymś, bo to tak być nie może. Znowu będziesz jadła... Czy ja widziałam pierogi z warzywami? Pierogi z warzywami. Ha! A jak zeżesz tę sałatkę owocową, ogrodową, jakąkolwiek tam sałatkę ogrodową, tak, to przeczytasz swoją książkę. Czego ci brakuje? Zabawy ci brakuje. No, bardzo mi przykro. Dobra, zeżarła, zmywa, to niech sobie przeczyta książkę i zobaczymy, czy coś można się z niej dowiedzieć ciekawego, nowego. Że tak szczerze powiedziawszy, to trochę wątpię. No, na pewno jej się podniesie zabawa, ponieważ od tego zabawa się podnosi. Natomiast wątpię, żeby znalazła jakieś interesujące... No tak, nic się nie dzieje. Nie znajdzie żadnych ciekawych informacji, chociaż to trudno powiedzieć. Natomiast na pewno nie rośnie jej żaden pasek postępu. A z tymi... No tak, jeszcze tych materiałów dowodowych mamy za mało, żeby sobie zrobić teczkę. Ale jak ja bym chciała móc je obejrzeć? No nie, tutaj mam wrażenie, że ona z tej książki nic nie wynosi, chociaż prawdopodobnie dowiemy się, czy coś z niej wynosi dopiero, jak ją przeczyta do końca. Ale już nie, niczego się nie dowiaduje. Jeżeli to miałoby działać tak jak na przykład, nie wiem, książka o wampirach, to już by było widać. Nic nie widzę tutaj, żeby się działo. W związku z powyższym ona już, no nie, jest jeszcze całkiem w niezłym stanie, ale będziemy potrzebować energii na jutro, więc pójdziemy spać. No i trzeba będzie się zakręcić za tą kartą. No dobra, jest następny dzień, Azalia sobie je jogurt, żeby zyskać trochę energii na dzisiejsze poszukiwania karty. Ale mam takie wrażenie, że osobą, która może coś wiedzieć w temacie tej karty, jest ten rudy świr z budki z bibelotami. Bo on tak, mam wrażenie, że macza palce w nie swoich sprawach bardzo chętnie. No i wie rzeczy, a przynajmniej jak już mówiłam, możliwe, że wydaje mu się, że wie. Natomiast być może będzie wiedział, skąd można wziąć kartę. Bo teoretycznie kartę na taki chłopski rozum można wziąć na przykład od naukowca albo od wojskowego. Ale no,
nie mam ochoty bezpośrednio iść do nich i pytać ich o te rzeczy, czy może dadzą mi moją swoją kartę. Dzień dobry, chciałabym waszą kartę, bo chcę wejść do waszego sekretnego laboratorium, które tak naprawdę jest tajemnicą Poliszynela, ponieważ każdy o nim wie. Dobra, wyjdź z domu i idź gadaj z Rudym Świrem. Gdzie to było? Poproszę kartę dostępu. Ha! Najpierw zobaczymy, co jest w sekretnym wyposażeniu. Nie wiadomo. Nic nie możemy kupić. Dochodzenie w Strangerville. Poproś o kartę dostępu. Rozmawiaj o Strangerville. Poprosimy o kartę dostępu. Wiedziałam, że on coś ma z tym wspólnego. Zdaje się, że mam kartę dostępu w swoim sekretnym wyposażeniu. Sprzedam cię, jeśli udowodnisz swoje oddanie sprawie dochodzenia w Strangerville, na przykład zdobywając tajne akta. Co? Jezu, co to jest? No tak, nie mogę kupić karty dostępu, nie mam akt jeszcze. Rozmawiaj o Strangerville. Coś jeszcze mi powiesz? Jakieś węże tam łażą. Mam materiał dowodowy dotyczący tajemnicy Strangerville. Udało mi się go zdobyć od zaprzyjaźnionego wojskowego. No, spięta jest. Ach, bo musi gadać z ludźmi, a jest samotniczką. No tak. Aha. Czyli tak naprawdę... to muszę gadać, zaprzyjaźnić się z wojskowym. No dobra, no okej. Okay. Dobrze, sorry, Erwin. Mamy cię aktualnie. Gdzieś idziemy szukać wojskowych. Ona jest wojskowa. Może ją jeszcze raz spoliczkujemy. Zlej ją po mordzie, od razu jej przejdzie. No tak. Ocknij się. Znowu nas złapie za rękę. A, ona jest spięta. No tak. No weź. Okej. Okay. Dzień dobry. Okej. Okay. Wypytaj o bazę wojskową. Dobra, gadaj cokolwiek. Mamy dochować tajemnicy w kwestii wszystkich informacji związanych z sekretnym laboratorium. Nie mogę się na nimi dzielić z byle kim. Więcej opcji. Przyjazne. Plotkuj. Zaprzyjaźnimy się z nią. Może się uda. Teraz będę się z nią zaprzyjaźniać. Azalia dowiedziała się, że Jess pracuje jako wybrakowana kapral w miejscu nazwy kwatera główna w Strangerville. I poszła w diabły. Wracaj. Powiedziano mi, że jeśli ktokolwiek zapyta o materiał dowodowy, należy natychmiast zgłosić. Zaczynam jednak myśleć, że mieszkańcy powinni wiedzieć, co się dzieje. Dobrze, zapytajmy o materiał dowodowy. Gdyby ktoś o to pytał, to nie masz tego ode mnie. Proszę, Azalia otrzymuje materiał dowodowy w sprawie Strangerville. Jeden częściowo ocenzurowany raport. Bardzo dobrze, świetnie. Jesteśmy na dobrym... to nie to. Na dobrej drodze. Teraz musimy się zaprzyjaźnić jeszcze z innym wojskowym. No, przyszliśmy sobie do baru, bo tutaj się zawsze zjawiają jacyś wojskowi. Wejdziemy, poprosimy o chipsy i poczekamy, aż przyjdą, bo przyjdą na pewno. No i proszę bardzo, od razu. Cześć, zabawne powitanie. No i co, no i teraz będę tutaj siedziała i urabiała wojskowych. I to trochę czasu zajmie, bo najpierw będę musiała się z nimi zaprzyjaźnić, a dopiero potem ewentualnie poprosić ich o dowody. No to do roboty. Dobra, mamy go! Gdyby ktoś pytał, to nie masz tego ode mnie? Proszę. Azalia otrzymuje materiał dowodowy w sprawie Strangerville. Jedno zdjęcie z powietrza, okej? Okay? Jesteśmy jeden do przodu. Dobra, teraz urabiamy tego. Trzeci poziom charyzmy już. Teraz urabiamy... jak on się nazywa? Maciej Maluch. Puszczaj farbę. Puszczaj farbę, stary. Jakże się lubimy. O, jaki jesteś dobry kumpel. O, teraz dawaj materiał dowodowy.
Jedno podejrzanie rozmazane zdjęcie, jeszcze tylko dwa. Oficerowie wojskowi stopni chorążyk, poziom 5 lub wyższy mogą otrzymać karty dostępu do strefy ściśle ograniczonego dostępu w laboratorium. Użyj komputera, aby zamówić kartę dostępu. Otrzymasz ją pocztą. Podobno cywile też mają swoje sposoby, by ją zdobyć. Ha. Takie to tajne laboratorium. Jedno podejrzanie rozmazane zdjęcie dostaliśmy od niej i jeszcze tylko jeden materiał dowodowy. Dobra, słuchajcie. Urabiałam przez cały wieczór i została mi ostatnia osoba, to jest ostatnia osoba i zaraz będę mogła ją poprosić o te dowody cholerne i będę miała wszystko, czego potrzebuję, żeby zrobić te tajne akta. Biedna Azalia, co prawda ledwo zipie, ponieważ jest samotniczką, a tu jest strasznie dużo ludzi. Nie ma to jak poświęcenie. Częściowo ocenzurowany raport. Świetnie. Stwórz tajne akta. Mamy tajne akta. Dobra, okej, okay, ale te tajne akta, idź do domu. Te tajne akta to my zostawimy na następną, na następny odcinek, bo ona już zaraz mi padnie na pysk. A poza tym już troszeczkę długo gramy. Leć do domu. Kibel, żarcie, spanie. Dobra, Azalia, jedz swoją sałatkę ogrodową. No, znowu zmywa w łazience. Chciałam powiedzieć, że pozwolę ci nie sprzątać po sobie, ale i tak posprzątałaś po sobie. Dobra, okej, okay, słuchajcie, dziękuję wam wszystkim za oglądanie i za uwagę. I spróbujemy zdobyć od naszego rudego kumpla kartę dostępu w następnym odcinku. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!